taka, że jeżeli zdążą tą dokumentację zrobić i złożyć pozwolenie na w miesiącu marcu, to być może uda im się zrealizować tę inwestycję w tym roku, bo termin realizacji tej inwestycji to jest około 3 miesięcy. Organizm się też zobowiązał, że jeżeli już złożą wniosek o pozwolenie na budowę, to wtedy uruchomią procedurę tam jak gdyby przetargową. Nie wiem, czy nam się uda, ale jeżeli nie udałoby się w tym roku, a nie zależy, żeby to było w miesiącu lipcu, bo to są największe dochody wtedy w sezonie, no to będziemy się martwić na przyszły rok, bo to już będzie na 100%. Ale mam nadzieję, że uda nam się zrealizować, ponieważ ja średnio raz w tygodniu, a tak naprawdę dwa tygodnie, na początku tygodnia i pod koniec dzwonię, jak są przygotowani, jak postęp pracy idzie, także tą sprawę to monitorujemy. No o tym, że są podpisane różnego rodzaju decyzje na inwestycje, chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę na dzień dzisiejszy, gdyby się pokazały jakieś środki finansowe w jakichkolwiek działach, to dla gminy Stegna, dla miejscowości Stegna, że tak powiem, na półce nie leżały żadne dokumentacje, z którymi moglibyśmy wystartować. Na pewno w programach rozwojowych, o których się tyle mówiło, na lata 2014-2020 nie zakłada się realizacji czy pozyskiwania, składania wniosków na budowę dróg w ramach regionalnych programów operacyjnych, tak jak było to do tej chwili. Tak jak powiedziałam, są w trakcie realizacji kilka dokumentacji technicznych. Dokumentacja w tej chwili jest jeszcze niezakończony przetarg na budowę hali sportowej, bo czekamy na odwołania od osób, od firm projektowych, które tu się zgłosiły. No muszę powiedzieć, że w związku z tym, że koszt wykupu gruntu, który jest tu przeznaczony pod budowę hali, jest olbrzymi. Wystąpiliśmy z wnioskiem z prośbą do nadleśnictwa, czy nie byłoby możliwości zamiany tych gruntów na inne tereny leśne, ponieważ no, co tu dużo mówić, gminy nie będzie stać na wykupienie tych wszystkich gruntów leśnych, żeby cokolwiek zrealizować. Wyszukaliśmy działki takie, które leżą jakby w okolicach istniejących terenów leśnych. Przekazaliśmy to do nadleśnictwa i czekamy w tej chwili na ich odpowiedź, bo to by nam po prostu pomniejszyło koszty realizacji inwestycji. Jakie one są koszty, to niestety nie powiem Państwu, ponieważ nie jest dokumentacja zrobiona i nie ma kosztorysów inwestorskich. Tak? Są porobione dokumentacje, zejście na plażę, jest umowa podpisana z biurem projektów w Biedronku, są projektowane 4 zejścia w gminie Stegna, w miejscowości Stegna i 2 wiantarze, z tym, że no, w Stegnie jesteśmy wstępnie po rozmowach, zaproponowaliśmy projektantom, żeby nam podzielił jakby segmentami poszczególne zejście, ponieważ przy całym kosztorysie nie przypuszczamy, że przy tym budżecie gminy, który jest, żebyśmy byli w stanie zrealizować wszystkie te zadania, ale jaki będzie koszt jak gdyby całego tego zadania, to na pewno będziemy we ścisłej współpracy z sołtysem, bo to takie najprędzej będzie można przekazywać taką informację, to wszystkie te dane Państwu przekazujemy. O hali sportowej powiedziałam. Jest jeszcze kwestia, że są w tej chwili w opracowaniu dokumentacji technicznej. To jest na ulicę Grupalską, łącznik ulicy Lipowej, dokumentacja Cisewo. Coś ominęłam? Co nic nie ominęłam. Są na razie robione w tej kwestii dokumentacje techniczne, tylko aha, jest zielona zielona. Z tym, że zielona zielona stanowi własność gminy. Pozostałe tereny niestety są własnością lasów, a zgodnie z przepisami w przypadku zrobienia decyzji tych ZRID-owskich, gmina będzie musiała po prostu to wykupić. I to jest taki kolejny bardzo trudny temat, że tak powiem. Nie wiem, czy coś mogłabym dodać, czy pan wicewójt chciałby jeszcze coś dodać? To będzie wszystko. Więcej szczegółów przekażemy Państwu bliżej sezonu letniego. Będziemy już znali wstępną analizę finansową. Będą spływały to szczególne informacje od projektantów w wstępnych kosztorysach
realizowanych zadań i to do Was będzie należała decyzja wyboru, które poszczególne etapy będziemy realizować w pierwszej kolejności. Przystąpimy także do zmiany studium gminy Stegna. To jest podstawowy dokument, który realizuje całą politykę przestrzenną inwestycyjną. W najbliższym okresie będziemy musieli się spotkać ponownie w celu aktualizacji strategii rozwoju gminy Stegna na następne lata w okresie programowania. Z tym, że musimy poczekać na kwestię tego studium i wtedy będzie można przystąpić do poszczególnych planów miejscowych. Studium chciałem zauważyć, że będzie musiało być zgodne ze strategią województwa pomorskiego, gdzie te kwestie finansowe troszeczkę się pozmieniały i te priorytety, które były w latach ubiegłych najważniejsze, teraz będą wskazywały na bardziej kwestie połączeniowe. No i Metropolii Gdańskiej dzisiaj właśnie brałem udział w spotkaniu, w walnym zebraniu, tak? Wybieraliśmy zarząd Komisji Rewizyjną na Placu Solidarności w Gdańsku. Naszym przedstawicielem tutaj z powiatu nowogórskiego do zarządu został wybrany pan Jacek Michalski, burmistrz Nowego Dworu. Na chwilę obecną to chyba było wszystko. Widzę, że zbliża się pan przewodniczący komisji dyskutacyjnej, prawdopodobnie z kartami do głosowania. Prosimy teraz o czytywanie listy obecności i przekazywanie tych kart. Daję głos panu przewodniczącemu. Szanowni Państwo, jeszcze jest jakaś osoba, która się nie wpisała na listę? Czyli z panem Ryszardem będziemy mieli 113 osób. Komisja wydrukowała 120 kart. Mam nadzieję, że zostanie nam 7 w rękach. Szanowni Państwo, przystępujemy do wyborów sołtysa. Aby głos był ważny, musi być co najmniej jeden krzyżyk przy nazwisku tego kandydata, na którego Państwo, którego chcecie Państwo wybrać za sołtysa. Oczywiście krzyżyk przy nazwisku jest bardzo widoczny. Kandydatów mamy dwóch w kolejności alfabetycznej. Za chwilę Państwu rozdamy te karty. Najpierw bym prosił, aby koleżanki pokazały, zademonstrowały, że urna jest pusta. Państwo byście widzieli, że to mało otworzyć, żeby Państwo widzieli, że jest pusta. Panie postawią ją tutaj na biurku i będziemy trzymali. Możemy tutaj właśnie przy głównym stoliku. Szanowni Państwo, teraz miałbym taką prośbę, abyście pozostali przez chwilę na miejscach. Rozdamy karty do głosowania, żebyśmy się nie dublowali, żebyśmy nie wprowadzili bałaganu. Każdy z nas ma swój podzielony sektor. Spróbujemy do Państwa dotrzeć. A jeżeli ktoś jeszcze nie otrzyma karty, jeżeli ktoś nie dotrzyma, nie będziemy, to już nie dostanie. Thank you.
20 kart. 8 sztuk komisyjnie zostało zniszczonych, przekreślonych, czyli teoretycznie nie powinniśmy więcej głosów mieć więcej niż 112, tak? Zrobiliśmy 120, 8 jest nieważnych, przekazuję już tutaj dla pani. Państwo macie znowu chwilę wolną, możecie dalej zadać pytania, my przystąpimy do liczenia. Thank you.
Jasmin Sołec-Stastega. Komisja skrutacyjna w składzie. Mariusz Orzelowski, przewodniczący. Joanna Serema, członek. Joanna Spajda-Szewczyk, członek. Na podstawie listy obecności stwierdza się, że na stan uprawnionych do głosowania mieszkańców 1906 obecnych na zebraniu jest 112, uprawnionych do głosowania 112, głosów ważnych 108, głosów nieważnych 4. W wyniku głosowania na Sołtysa Sołectwa-Stegna kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Elżbieta Gałęzieska 28, Piotr Wiatr 80. Na Sołtysa Sołectwa-Stegna wybrana pana Piotra Wiatr. Podpisy komisji skrutacyjnej. Niż mniej do głosowania, lub nie ustawiano znaków X w ogóle.
podjąć dwa porównania głosów na co najmniej dwóch kandydatów, którzy zajęli ostatnie miejsca w składzie Rady Sołeckiej z Równa, zarządza się drugą turę wyboru, w której bierze biorą udział kandydaci, którzy zyskali taką samą liczbę głosów. Za wybranych było 8 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Przyjęcie regulaminu prosimy o głosowanie. Czy są Państwo za przyjęciem tego? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękujemy bardzo. Prosimy teraz o zgłaszanie, o podanie liczby członków komisji skrutacyjnej. No, musimy też komisję wybrać podobnie jak. Czy ta sama? Rozumiem, że mamy 6 członków komisji skrutacyjnej. Przegłosujemy to. Kto jest za? Kto jest przeciw? Opuszczamy ręce. Teraz kto się wstrzymał? Nie mamy nikogo.